dobry, idę pod pokładem. Zamieniliśmy biuro na łódkę, ponieważ odbywamy próbny rejs z Gdańska do Gdyni. Temy uwielbia takie historie jak ta Daniela i Mikołaja. I wyobraźcie sobie, że macie 23 lata, postanawiacie opłynąć świat 12-metrowym słupem. Zdecydowanie wymaga to odwagi i być może odrobiny szaleństwa. Takim projektom po prostu z chęcią kibicujemy i wspieramy je całym serduchem. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak żyje się chłopakom na łódce, jak będzie się im żyło przez kolejne 2 lata. A dokładnie przez około 550 dni. Kiedy panowie przyszli do nas z prośbą o wsparcie, zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe. 23 lata. To zazwyczaj wiek, w którym nie myśli się o opływaniu kuli ziemskiej. Dlatego dołączyli do teamu TME. Postanowiliśmy towarzyszyć chłopakom na każdym etapie podróży. Nie tylko jako partner strategiczny, ale przede wszystkim jako zgrany zespół, na który zwyczajnie mogą liczyć. Chłopaki wyznają podobną zasadę co TME, czyli Sky is the limit. Dlatego od razu wiedzieliśmy, że to będzie wspaniała przygoda i współpraca. Pomagamy im w wielu kwestiach technicznych, chociażby związanych z komponentami elektronicznymi, z którymi TME ma całkiem dużo wspólnego. Ale również chcemy być wsparciem tak na co dzień, podczas zwykłego dnia na morzu czy oceanie, kiedy możemy ich wesprzeć zwykłą rozmową. Przed nimi tysiące mil. Ale kibicujemy i wspieramy mocno każdy etap tego rejsu. Krok po kroku, żagiel po żaglu, razem do celu. Moi drodzy, znajdujemy się na kursie kolizyjnym z wielkim tankowcem. Obecna sytuacja przymusza nas do zrobienia zwrotu. Do zwrotu przez sztak! Zapraszamy was do wzięcia udziału w tej przygodzie i obserwowaniu dalszych poczynań Mikołaja i Daniela. Ekipa TME pozdrawia z pracy na łodzi ekipę z Łodzi. Pozdrawiamy.